Artur Kicki, Stal Jasień, futbolowo.pl. Z nami jest trener Stali Feldenhauer Jasień, pan Łukasz Czyżyk. Dzień dobry. Panie trenerze, no długo oczekiwana inauguracja czwartej ligi w końcu nastąpiła. No i zderzyliśmy się z tą czwartą ligą. Dzisiaj wysyjemy 2-2. Proszę o ocenę tego meczu. No na pewno gdzieś tutaj jest duży niedosyt po tym meczu, bo no powinniśmy po prostu ten mecz wygrać, tak? Tutaj z przebiegu sytuacji, z przebiegu posiadania piłki, z przebiegu samej gry, gdzie mówię, gdzieś tam 80-85% byliśmy w posiadaniu piłki. No zabrakło nam się przede wszystkim skuteczności, tak? Dwa gdzieś tam proste błędy w obronie spowodowały to, że zremisowaliśmy ten mecz. I mówię, tutaj gdzieś tam powiem, że bardziej tutaj straciliśmy 2 punkty w tym meczu, niż zyskaliśmy 1 i brakowało nam gdzieś tego ostatniego kropki na dwie, szczególnie gdzieś tam w pewnej połowie, gdzie były sytuacje, żeby umieścić piłkę w siatkę, ale patrzymy się przed siebie, mamy tydzień czasu, żeby popracować nad skutecznością i jedziemy do Krowa po 3 punkty. No my w naszej zapowiedzi też mówiliśmy, że to boisko jest dość trudne, bo nie wiem, czy trener wie, że Stal Suleci nie przygrał od ponad 1,5 roku, więc ten punkt też trzeba szanować, dzisiaj wywalczony. Znaczy szanować szanujemy, ale z tego punktu jestem niezadowolony, tak? Bo powinniśmy tutaj zdobyć 3 punkty i mówię tak, z przebiegu gry, z przebiegu sytuacji, które sobie stworzyliśmy, to powinniśmy ten mecz wygrać. Tutaj mówię, przede wszystkim skuteczności nam zabrakło, bo cały czas graliśmy praktycznie w ataku pozycyjnym, tak? Gdzieś tam zespół przeciwny 2-3 razy wyszedł z kontratakiem, ale to były gdzieś tam nieliczne sytuacje. My graliśmy praktycznie 80% w ataku pozycyjnym. Były sytuacje, były na pewno, stworzyliśmy sobie, z tego jestem zadowolony, bo stworzyliśmy sobie sytuację. Graliśmy tak, jak sobie założyliśmy przed meczem. Ale zabrakło skuteczności. Tu szkoda przede wszystkim tego rzutu karnego. No właśnie, chciałem powiedzieć, że doszli trochę szczęścia, bo mieliśmy ten właśnie rzut karny. Znaczy szczęścia może nie, tutaj gdzieś tam rzemiosło piłkarskie, tak? Chociaż to, gdzieś tam rzuty karne to zawsze jest loteria. Artur podszedł, nie strzelił, tutaj gdzieś tam nie mamy pretensji. Mieliśmy jeszcze sytuację po tym karnym, żeby gdzieś tam podwyższyć rezultat, ale szkoda tego karnego, bo gdzieś tam strzelamy na 2-1, później na 3-1 i myślę, że ten mecz mielibyśmy pod kontrolą, a tak gdzieś tam daliśmy pożywkę dla gospodarzy, szli na 1-1, szli na 2-2 i gdzieś tam cały czas byli przy życiu. No mówię, my u nas dzisiaj zawiodło przede wszystkim skuteczność. No ale dalej oczywiście walczymy, chociaż mówię, no ten mecz też pokazał, że ta liga jest dość mocna, tak? Że tutaj nawet Beniaminek też będzie stawiał ostre warunki gry i pokazał, że ta liga, no nie da się jej tak wygrać Cuglak jak Okręgówkę. No na pewno, tutaj każdy zespół będzie walczył o punkty, nikt nie powiedział, że każdy gdzieś tam się przed nami położy, my wiemy, że w każdym meczu musimy grać o 3 punkty, żeby gdzieś tam cel osiągnąć, który sobie założyliśmy przed sezonem i w każdym meczu będzie ciężko, gdzie trzeba wywalczyć, wybiegać, wypocić na boisku każde 3 punkty i tak też będziemy wychodzić w każdym meczu. No, nie będzie tutaj zespołów słabych w tej lidze, to już nie jest Okręgówka, gdzieś te zespoły są już w miarę taktycznie poukładane, także na pewno w każdym meczu będzie trzeba wybiegać, wywalczyć i dać z siebie 110%, żeby mecz wygrać. Także dziękuję. Dziękuję.